Cześć kochani, to Adriana i witam Was w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Zapraszam Was na odcinek, który bardzo chcieliście, czyli moja poranna rutyna. Pierwsza rzecz, jaką robię po przebudzeniu, to jest pościelenie łóżka. I oczywiście podciągam sobie żaluzję, żeby poczuć już trochę słońce. Dzisiaj jest akurat ładny dzień. Zakładam sobie swoje kapciuszki, biorę telefon i idę do łazienki. Jeszcze po drodze zgarniam szlafroczek. Dzisiejsza rutyna, którą Wam pokażę, to jest rutyna w takie bardziej wolniejsze dni. Na przykład dzisiaj mamy piątek i mam kilka spraw do załatwienia na mieście. Będę ogarniać plan zdjęciowy i najbliższe dni nie jadę ani na plan nagrywać, nie jadę też na pole dance, więc mam trochę więcej czasu dla siebie. Wstałam o godzinie 7. Zazwyczaj jeśli na przykład idę na pole dance, to wstaję 6 lub 5.30. Poranek zaczynam chyba jak każdy od pielęgnacji twarzy, więc nakładam sobie jakieś śmieszne uszy na głowę albo coś, co po prostu będzie trzymało moje włosy. No i zaczynam od przemycia całej twarzy bacikiem. Ja używam takich bacików, one są chyba z Isany, one są z peelingiem, więc bardzo ładnie ściągają wszystko z twarzy. I do tego po prostu używam jakiegoś płynu micelarnego. I to jest pierwszy krok. Wydaje mi się, że nie wystarczy zmyć wieczorem twarzy, tylko należy to zrobić dwa razy. Ja na przykład w nocy mam twarz na jednej poduszce, na drugiej, później na końcu łóżka, więc zawsze jakieś zabrudzenie się dostaną, więc warto po prostu tą twarz oczyścić. Kolejna rzecz, którą robię, to jest umycie twarzy zwykłym po prostu żelem do twarzy, więc ja sobie biorę taki kremowy żel i myję twarz. Ja na przykład twarz zawsze po umyciu wycieram ręcznikiem papierowym, bo wydaje mi się, że po prostu jest tak higieniczniej niż wycierać ją za każdym razem takim ręcznikiem, który już wcześniej używaliśmy. Kolejna rzecz, jaką robię, to jest szybko nałożenie witaminy C. Ja po prostu nakładam sobie kilka kropel takiej witaminy. Ona jest głównie na przebarwienia na skórze, więc ja sobie ją rozprowadzam pipetką i wklepuję rękami. Ja całe nawilżanie nakładam tak naprawdę wieczorem, czyli wszystkie produkty takie nawilżające mocno nakładam sobie na noc, a rano jeszcze robię dwie rzeczy. Psikuję sobie cerę tonikiem, więc po prostu spsikuję, on jest taki orzeźwiający. I nakładam ostatnią rzecz, takie płatki pod oczy, to są płatki ze złotem. I ja po prostu je nakładam i idę sobie robić wtedy jedzenie, kawę, wszystkie rzeczy i one mi w tym czasie się wchłaniają. Więc jeśli na przykład byłam na planie długo, wróciłam późno i po prostu jestem niewyspana, no to takie płatki podobno mają nam idealnie zredukować nasze wory pod oczami. I z takimi płatkami po prostu idę sobie robić wszystko dalej. Ja na szczęście nie mam tego problemu, że muszę codziennie myśleć, co zjem, bo mam catering, więc po prostu otwieram drzwi i jem to, co mam. Catering już czeka. Dzisiaj na śniadanie mam chleb żytni, paprykę czerwoną i pastę z suszonych pomidorów. Więc bardzo dobre, więc ja sobie zawsze otwieram catering. I oczywiście do śniadanka robię sobie kawkę, więc wsypuję sobie ziarenka. Teraz mielimy. Każdy ma swoją ulubioną filiżankę. Ja jak piję w czymś innym, to nigdy mi kawa nie smakuje, więc chyba napiszcie, czy też tak macie w komentarzach, bo ja nie mogę pić w niczym innym niż w tej filiżance. Zmywarka oczywiście do rozpakowania, więc to też robię rano. Zawsze zmywarkę włączam na noc. Biorę też mleko. Po prostu sobie klikam i to się ubija. Jedyne, o czym myślę rano, to właśnie o kawie. Jak wstaję, to pierwsza moja myśl to jest kawa. Jaka jest twoja pierwsza myśl, Mati? Ta szkawka raczej. Ta szkawka? Zamykamy. Ja w tym czasie zawsze sobie otwieram laptopa, biorę kalendarz i zaraz będę przy śniadaniu właśnie ogarniać rzeczy, które mam na dzisiaj. Jutro robimy zdjęcie na 100 tysięcy, zresztą tego 100 tysięcy jeszcze nie ma na Insta, ale będzie, więc takie rzeczy ja zawsze planuję wcześniej, bo później, wiecie, w ostatniej chwili jest wszystko robić najgorzej, więc ja zawsze wcześniej sobie planuję takie rzeczy, więc dzisiaj jeden właśnie po balony. Takie butki mi przyszły, wiem, że ta rutyna będzie super roztrzepana, ale przyszły mi srebrne buty, bo będę miała całą taką srebrną stylówkę, będzie srebrna sukienka, będą takie włosy Shakiry, sznurowane szpilki i balony też będą srebrne. To zdjęcie będziecie mogli zobaczyć na Instagramie, jak wbijecie 100 tysięcy, więc wbijajcie, proszę Was! Mati zobaczył kawkę, powiedział, że też sobie zrobię dwie kawki dzisiaj.
będę sobie jeść i patrzeć, co mam na dzisiaj do ogarnięcia i zapisywać, co muszę zrobić. Na pewno muszę jechać właśnie po te balony, muszę też jechać do Abstra, ogarnąć rzeczy z umowami. Cappuccino niesłodzone, będę fit. Po jakimś czasie, jak zjem się na nie, to oczywiście zdejmuję sobie już te płatki, wyrzucam je i przeglądam sobie jeszcze rano statystyki z poprzednich filmów, patrzę właśnie, jak mi poszły filmy. Teraz tak, nakładam sobie taki krem z klinika na skórę, bo będę się niedługo malować. Właśnie przed wyjściem zawsze robię sobie makijaż, więc teraz nakładam sobie tylko szybko jeszcze taki krem. On jest właśnie fajną bazą pod makijaż, więc jeśli ktoś jeszcze go nie używał, to bardzo fajny produkt. I teraz włosy. Nawet jeśli już wieczorem je myłam, to rano przed czesaniem psikam sobie jakimś sprayem, który pozwoli mi łatwiej je rozczesać, żeby nie ciągnąć za te włosy, nie szarpać. Ja używam takich dla dzieci, więc ja sobie spryskuję włosy i rozczesuję je od dołu ku górze. Ja mam taką szczotkę z Olive Garden. Na włosy nakładam jeszcze olejek. I to tyle w sumie, jeśli chodzi o moje włosy. Teraz czas na mycie ząbków. Jak mam więcej czasu, to lubię sobie zrobić jakąś fryzurę. Czasem lokuję włosy, czasem robię sobie dobierane. A dzisiaj zrobię sobie, wczoraj też takie miałam i całkiem mi się to spodobało, więc zrobię sobie po prostu takie dwa warkoczyki z przodu. Włosy już mniej więcej zrobione, zaraz będę się malować, ale teraz przyszła mi paczka, więc jeszcze z wami otworzę paczkę. Będę się też zaraz ubierać. Różne dresy. Zobaczcie, ile kolorów. To są wszystkie na wiosnę. Dobra, idę przymierzyć. Mam dwie pary skarpetek, których nigdy nie byłam. I zobaczcie, jakie one są sweet. Będą mi teraz idealnie pasować. Te do tego, a te do tego. Dobra, teraz zielony. Fajny ten. Dzięki, Martin. Piszcie w komentarzach, który lepszy, czy ten żółty, czy zielony. Mi się jeszcze podoba fiolet. Chciałam wam już pokazać jeszcze zawsze przed wyjściem. Zakładam sobie naszyjnik. Ja noszę teraz cały czas tylko jeden naszyjnik i bym jakoś się przyzwyczaiłam do niego. Jest masa o niego pytań, więc on jest po prostu ze Stradivariusa, słuchajcie. To nie jest jakiś naszyjnik super, ale bardzo go lubię, bo jest taki duży i dopełnia zawsze jakąś stylówkę, czy to jest na sportowo, czy elegancko. I zakładam sobie też zegarek i kolczyki. Kolczyki to są zazwyczaj jakieś takie delikatne koła, więc też sobie je zakładam. I teraz idę się malować i później wychodzę. Teraz przechodzę do makijażu. Nie będę wam dzisiaj pokazywać dokładnie, jak wygląda taki mój makijaż. Jeśli chcielibyście taki filmik, to zrobię osobno taki właśnie odcinek, gdzie pokażę, jakich produktów używam. Jeśli chcecie taki odcinek, to piszcie koniecznie w komentarzach. Zaczynam od nałożenia korektora pod oczy i taką gąbeczką, po prostu beauty blenderem sobie wszystko wklepuję. Następnie mieszam sobie dwa podkłady. Ja akurat zawsze mieszam jaśniejszy z ciemniejszym. I nakładam na całą twarz. Nałożyłam podkład i teraz robię sobie brwi. Ja używam takiego skośnego pędzelka i pomady do brwi. I mniej więcej tak wygląda pomalowana brew, a ta jest niepomalowana. Po brwiach nakładam sobie bronzer. Ja mam taką potrójną paletkę, używam oczywiście tego środkowego. I używam go do wykonturowania całej twarzy, a oprócz tego też na powieki, zamiast po prostu brązowego cienia, żeby sobie zarysować górną powiekę. Kości policzkowe. Wjeżdżam tutaj trochę wyżej na skronie też. Czoło u góry. I jeszcze takim mniejszym pędzelkiem na nos, żeby troszkę wyszczuplić nosek, żeby był taki ładny, malutki. Teraz też takim właśnie pędzelkiem do blendowania zarysowuję sobie tutaj górną powiekę w załamaniu. Sobie zarysowuję. No i mniej więcej tak to wygląda. Też czasem wjeżdżam sobie troszkę tutaj na dole. I teraz tuż do rzęs. Ja zawsze nakładam bazę przed nałożeniem tuszu. I tutaj mam już pomalowane oko tuszem. Tutaj mam tylko nałożoną odżywkę, więc szybko nakładam jeszcze tuż do rzęs. I prawie makijaż gotowy. Teraz na koniec rozświetlacz i błyszczyk na usta. Ja rozświetlacz nakładam sobie tutaj u góry, na policzki. Troszkę na czubek nosa, troszkę nad ustami. I na koniec błyszczyk. I makijaż gotowy. Właśnie kręcimy dla was poranną rutynę, tak jak chcieliście, więc już niedługo będzie na kanale. Jest ze mną oczywiście mój operator Mati.
Teraz jadę po balony, tak jak wam mówiłam, właśnie te na 100 tysięcy i po różne różowe słodycze. Będzie test lodów i test słodyczy. I test słodyczy będzie takich totalnie różowych, więc już kupiłam część różowych słodyczy i muszę jeszcze dzisiaj dokupić kolejną część. I możecie pisać w komentarzach, kogo zaprosić do tego testu. Już mam jakieś tam osoby na oku, ale jeśli chcielibyście jakieś konkretne, też piszcie w komentarzach. Dziękuję wam, że byliście dzisiaj ze mną w tej porannej rutynie. Ja teraz już zbieram się i wychodzę. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Zostawiajcie łapki w górę. I może, jeśli chcielibyście wieczorną rutynę, to też niedługo taką zrobimy.